Wszystkie zwierzaki świata zostały wezwane na zgromadzenie. Nadciąga wielka powódź. Obawiam się, że mam straszne nowiny. Historia opowiedziana w filmie Upsarka odpłynęła. Jest historią w pewnym sensie znaną, ale twórczo przetworzoną. Zbliża się potop, Noe zbudował arkę, ale nie wszystkie zwierzęta się dostały na tę arkę. Noe zaprasza lwa, aby ten w jego imieniu przyjął wszystkie zwierzaki. O ile są na mojej liście? Co? Jeśli nie macie na liście, nie macie na arce. A teraz proszę. Nie odsyłajcie nas. Dzieje się rzecz niespodziewana, mianowicie arka po prostu odpływa. Ups, arka odpłynęła. No, to było właśnie. I nie wszystkie zwierzątka załapały się na tą arkę, zwłaszcza zwierzątka, które mnie dotyczą, a mianowicie moje dzieci. A ja gram kojocicę i jestem strasznie zła, że ta arka odpłynęła i robię wszystko, żeby te dzieci znaleźć, odzyskać i na tę arkę się dostać. Bo arka odpłynęła, a dopiero potem się dzieje. I to dzieje się razem z nami. Jesteś wielkim latającym czmielem! Ta bajka jest wspaniała, szalona, bogata. Myślę, że to jest wielka niespodzianka, nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców, dla dorosłych. Bajka jest niebywale kolorowa, bardzo dużo się dzieje, jest bardzo dużo zwierzątek, bardzo dużo charakterów. Mega fantastyczny. Mega fantastyczny, bardzo zabawny, bardzo kolorowy, bardzo ciekawy. Fajne, budujące, pozytywne przeżycie, obejrzenie tego filmu. On opowiada o wartościach, o takich wartościach, które są zrozumiałe dla każdego. Miłości, lojalności, przyjaźni. Jest po prostu piękna, mądra i dobra bajka. Zapraszamy na film rysunkowy, animowany. Ja powiem tytuł. Ups. Ups. Arka odpłynęła. Z tej strony Małgorzata Foremniak. Olaf Lubaszenko. Tomek Borkowski. Zapraszają Państwa oczywiście Artur Barciś i Cezary Żak. Co ty wyprawiasz? Buduję swoją własną arkę. Ups, arka odpłynęła w kinach.